No i cóż, kolejna komnata i to jest właśnie ta, która pokazuje wam mechanikę światła oraz tego obelisku. Jest w zasadzie kolejne pomieszczenie, w którym, jak widzieliście, trzeba użyć telekinezy. I to jest, muszę przyznać, trochę... Tutaj raz, pamiętam, się zgubiłem kompletnie, bo kamera momentami, szczególnie jeśli stoicie gdzieś w okolicach tego piedestału wielkiego, czy nie wiem, w okolicach tego zwierciadła, kamera często nie pokazuje wam symbolu Rivera na suficie. I wtedy można naprawdę pogubić się i nie wiedzieć, co robić dalej. Ja właśnie. No cóż, ja oczywiście, że wiedziałem, co się stanie, bo nie jestem zwolennikiem przechodzenia tego na ślepo czy coś. Po prostu tak, że pamiętałem bodaj. Ale wiem, właśnie sprawdzałem, że stojąc gdzieś w okolicy tego zwierciadła, po prostu kamera nie pokazuje nam tego zupełnie. I musicie się rozglądać w poszukiwaniu tego symbolu od wejścia. No i cóż, jak widzimy, kolejna bardzo interesujące rozwiązanie tej łamigłówki, można powiedzieć. Otóż ciemność rozproszyła stałą materię ciemność rozproszyła światło, rozproszyło stałą materię ciemności. No i tu przy okazji Raziel pokazuje, jakim jest uprzejmym złodziejem. Najpierw tak grzecznie, grzecznie muskając tacka, a potem cia, wyrywa. I tu przy okazji ciekawy mały detal. Otóż Raziel, chodząc na kuckach, można powiedzieć, potocznie trzyma zwierciadło, czy nie wiem, tą tackę jedną ręką. Nie wiem czemu, zawsze uważam to za trochę interesujący mały detal, można powiedzieć. No i to już w zasadzie wszystko, mam już wszystko, co jest nam potrzebne do rozwiązania czy aktywacji tej kuźni, można powiedzieć. Także jak widzicie, symbol zwierciadła oraz symbol na tych drzwiach prowadzących do tego głównego pomieszczenia jest taki sam, zatem no cóż, to sugeruje dlaczego, czy sugeruje, mówi nam dlaczego tym razem te drzwi się otworzyły niczym magiczna fotokomórka. No i cóż, tym samym doprowadziliśmy do wielkiego magicznego zaćmienia, zgaduję. I wyczerpaliśmy moc ciemności. Nie jestem pewien, czy ta sekwencja muzyki, nie wiem, jakiegoś ambientu, który daje się usłyszeć w tle, nie jest najdłuższym. Bo na następnych kuźniach te wszystkie efekty dźwiękowe są nieco krótsze. Tak jak i przerywniki. No cóż, zdobądźmy nasz pierwszy River. Albo pierwszy nowy River, powiedzmy. As I neared the altar, I suddenly felt the River quickening of its own volition. Just as in William's Chapel, the balance of power tangibly shifted. Voracious and willful, the Soul River was now in control. And I, merely its helpless puppet. The Reaver plunged itself into that mysterious altar, and devouring the energy that emanated from within, drained this place of its power. Thus sated, the Reaver released me. And I realized, as I recovered control, that these ancient shrines were forges, each purpose built to enhance the Reaver with elemental power. No i cóż, tym samym zdobyliśmy moc żywiołu ciemności? Trochę dziwne. W każdym razie bardzo ważny detal. Teraz nasz pasek zdrowia wydłużył się, odkąd w Soliverze 2 nie ma szukania... jak to się zwał, diabła? Te emblematy zdrowia, czy glify zdrowia. Now I understood the purpose of the mysterious basins I had seen throughout my journey. They were elemental fonts, each attuned to a fundamental essence. When I forged the blade, every font in Nosgoth with the same elemental attunement was simultaneously quickened. The Reaver's enhancements were never permanent, but these fonts enabled me to re-imbue the blade by bathing it in the elemental energy distilled therein. No i cóż, w zasadzie w końcu wiemy, czym są te czary. I to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć, bo nadchodzi następny filmik.
concentric circles, one eclipsing the other. I recognize this symbol from the door sealing that other ancient shrine, the one I had seen in the lake, outside the Sarathan stronghold. Perhaps now, armed as I was with the elemental power of darkness, I could return and gain entry. No i cóż, mamy River Ciemności, czy River Mroku. Od razu można powiedzieć, że następne Rivery dosyć mało robią, jeśli chodzi o samą walkę. Są po prostu głównie narzędziami do rozwiązywania następnych łamigłówek, które spotkamy podczas tej gry. Właśnie, może można trochę się zawiedzieć, że nie wiem, nie robi jakiegoś wielkiego zaćmienia czy coś w tym stylu. To było naprawione w Defiance, oczywiście, jak pamiętamy, tam Rivery, następne Rivery Raziela miały specjalne ataki. A tutaj po prostu głównie są narzędziami do rozwiązywania zagadek. To mi nie przeszkadza. Of these events, or the answer to them? I don't know what you mean. I will speak plainly then. I distrust your origins, stranger. Seeing you crawl from the putrid depths of Mobius's keep makes me question your purpose here. And what should I make of your appearance? Not human, clearly, and more demon than vampire. And the pillars. It is no mere coincidence that your arrival in that clearing heralded the pillar's decay. And so I ask you plainly, are you the instrument of the pillar's destruction or their salvation? Neither. Very well. Let us look at the other side of the coin. I have followed your journey and watched as you blithely unlocked secrets that have been sealed and forbidden for thousands of years. The path you have been treading is open to only one being. You don't know what you are, do you? I have been many things. If you find me ignorant, enlighten me. What's the point? This world is beyond redemption. Let the human cattle have it. I would expect better than meek capitulation from you. Centuries of persecution have taught me well. 500 years ago, our race was nearly exterminated by the fanatical crusades of the Seraphim. And now the same sick drama unfolds again. In merely a decade, Mobius's cutthroat citizen army has nearly accomplished the Seraphim could not. Vampires meddling in the affairs of men. Look where it's brought us. What am I to make of these secrets I've uncovered then? The depictions of the winged race, the pillars, and the Reaver. Fairy tales, boy. The delusions of an ancient culture clinging to hope long after the world had discarded them. Their bloodline trickled away, until only one of the ancients remained, sustained solely by obligation and his unfaltering faith in the old prophecies. But you see, even if you are who you appear to be, it no longer matters. You're simply too late. Janos Audrin, the Reaver Guardian, the last of the ancients, and my maker, was murdered by the Seraphim nearly 5 centuries ago. He alone would have the answers you seek, but his secrets died with him. I don't know how you've come even this far without his guidance, or without
by the Seraphim. I'm afraid, my friend, that you and all of us are out of luck. I had no less reason to trust Vorador than anyone else I had met. In fact, the ancient vampire was the most forthright being I had encountered thus far. If Janos Ordrin was the key to all this, then I would find him, and Mobius's time-streaming device would provide me passage. But first, I had to find a way back into the stronghold, and I suspected I would find the means within the lake's mysterious shrine. No i cóż, spotkaliśmy Vorodora, który na pewno wyglądał lepiej niż w Bloodborne 2, co z drugiej strony nie jest takim trudnym zdaniem, prawda? Niemniej jednak... No cóż, teraz musimy powrócić do komnaty z Eldergunem, który... I ta droga jest niesamowicie długa, zatem ją przyspieszmy. No i cóż, jak widzicie, droga z powrotem jest bardzo... bardzo nieskomplikowana, po prostu musimy cały czas płynąć w jednym słusznym kierunku. I... no cóż... Co można powiedzieć o samej Kuźni Mroku? Jest bardzo ciekawą lokacją, na pewno mało męczącą, odkąd jest pierwszą kuźnią i nie powinna wcale gracza w jakikolwiek sposób irytować tym, że swoją, nie wiem, poziom komplikacji czy czymś w tym stylu. Właściwie to jest prawidło każdej gry komputerowej, że czy każdej gry w zasadzie, że coś pierwszego nie może być za trudne. Bardzo mi się podobała w tej kuźni interakcja między światłem oraz ciemnością, która tutaj nie była ciemnością taką, jaką znamy z prawdziwego świata, tylko po prostu jest to ciemność jakaś umagiczniona, typu potrafi tworzyć mosty z solidnej materii, także jest solidną materią, która będzie rozproszona tylko specjalnym światłem itd., itd. Co do samego Rivera jeszcze mogę powiedzieć, że jego działanie ujrzymy już w następnej kuźni, zatem naprawdę nie mam co się rozwalić nad nim teraz. Ah, my wayward child returns. Having unearthed more than you'd like, I suspect. What am I to make of these ruins that litter the land, and these images here in this chamber? Merely the deceits of a failed civilization. You are being misled, Raziel. This ancient race hoped to manipulate the future with these scrawled misdirections. You must tread carefully. There are dark forces at work in this world, bent on subverting your true destiny. I have no doubt of that. The question is, am I in their presence right now? Your arrogance will spell your demise, Raziel. Deny my will, and the arc of your destiny will reach a sudden conclusion. Your threats are unmoving. Even now, I'm beyond your reach. My reach is longer than you realize. This is a very dangerous game you're playing, Raziel. No cóż, mamy ze sobą kolejne spotkanie z Eldergunem, który znów nam pogroził i w zasadzie niczego więcej nie zrobił. Co po raz kolejny jest dosyć ważne, powiedziałbym, że nie jest pokazana jego moc, czyli zaczynamy podejrzewać, że w zasadzie nie jest taki potężny, jakim chciał się jawić Razielowi w części pierwszej. W każdym razie to było tyle, jeśli chodzi o tę sesję. Zagrajmy w Soul River. W następnej zwiedzimy Kuźnię Światła oraz... No tak, zwiedzimy Kuźnię Światła. Trzymajcie się.